się dzisiaj w miejscowości Perkowice. Jest to pracownia kulinariów regionalnych i odbędzie się tu dzisiaj przegląd kolęd w gminie Biała Podlaska, który będzie się odbywał w wielu miejscowościach. Jest to doskonała okazja, żeby wspólnie spotkać się i pośpiewać i posłuchać kolęd polskich tradycyjnych. Jest to doskonała okazja, żeby sobie przypomnieć polską tradycję kolędowania. Doskonała okazja, żeby się spotkać, porozmawiać w duchu Świąt Bożego Narodzenia, w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ jeszcze mamy cały czas ten okres Bożego Narodzenia. Dzisiaj mamy Święto Trzech Króli. W kolędowaniu również biorą udział dzieci z naszych szkół podstawowych. W dniu dzisiejszym kolędować będą i przedstawiać esełka dzieci ze szkoły podstawowej w Orteru Książęcym. I na pewno będzie to ciekawe wydarzenie i warto posłuchać. Jak już żeśmy widzieli, jest mnóstwo osób, dużo dzieci, dużo rodziców. No, piękne rozpoczęcie tego okresu kolędowania. Będą to też tradycyjne kolędy, jak i również kilka pastorałek takich mniej znanych. Dzisiaj towarzyszy nam również zespół dzieci, które zasilą nas instrumentami, gdyż na co dzień z nami nie grają. To tylko tak z okazji dzisiejszego święta Trzech Króli. Dzieci przyjeżdżały już od kilku miesięcy u nas ćwiczyć. Są to dzieci z Siedlec, z Białej, ze szkoły muzycznej, więc no nie bardzo długo potrzebowały, aczkolwiek trzeba było troszeczkę poświęcić im czasu. No, nasz instruktor się spisał, więc zobaczymy efekt wkrótce. Organizatorzy to Stowarzyszenie Smaki Perkowic, jak i również nasz zespół się do tego również przyłączył. I dzieci ze szkoły podstawowej w Orteru Książęcym oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. Pójdźmy wszyscy do sajenki, do Jezusa. Cieszę się, że po raz kolejny, to jest kolejny rok, gdzie zaczynamy go wspólnie ze szkołą i tutaj gratuluję pani dyrektor, nauczycielom i oczywiście rodzicom, no i słuchajcie, wam. Ja po prostu serce się raduje, jak ja widzę, że śpiewacie. Śpiewacie z pamięci, śpiewacie z uśmiechem. To jest coś naprawdę cudownego, także gratuluję i oby to nie było tylko jednorazowo. Niech tak będzie zawsze. Moi drodzy, pielęgnujemy tą tradycję, to jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że są dzieci, że są rodzice, że są dziadkowie. I też skorzystam z okazji, za tydzień w Sitniku. Dzisiaj gości tutaj u nas zespół Sitniczanie, ale zaśpiewają nam kolędy. Ale zapamiętajcie sobie, za tydzień o godzinie 16 w Klubie Kultury w Sitniku będziecie mogli obejrzeć taką dawną, tradycyjną wigilię. Właśnie ten zespół przypomni nam te zwyczaje, które warto pielęgnować, warto przekazywać. Dzieciaki, za tydzień o której godzinie? A gdzie? W Sitniku jest Klub Kultury, tak jak u was tutaj. Także zaproście rodziców, pilnujcie tego. Naprawdę, naprawdę warto. Tak jak tutaj pan skarbnik powiedział, nowy rok i życzenia. Słuchajcie, ja wam życzę dobra. Każdy mówi, żeby ten rok był dobry. Krążą takie, nie wiem, czy to, no w internecie jest coś takiego, żeby rok był dobry, ale żebyśmy my byli dobrzy. I zacznijmy od siebie. My bądźmy dobrzy dla innych, niech nasi sąsiedzi będą dobrzy dla nas i wtedy naprawdę wszystko będzie dobrze. Mario, czy ty wiesz, że pewne